walka tutaj była dla mnie przyjemnością. Nowe doświadczenie, także liczę na kolejną. I to wiadomo, że walki AFC są to walki amatorskie. Jakbyś mógł o tej swojej przygodzie amatorskiej MMA opowiedzieć nam trochę. Walczyłem dwa razy. Na dwóch Almach byłem. Mam dwa drugie miejsca. Raz wygrane przez Balaszkę, pierwsza walka. Drugą walkę przegrałem. Na następnej Almie było przegrana po prostu. I tyle. No ale dzisiaj się udało wygrać. Powiedz jeszcze, zapytam cię, jak ci się podoba taki pomysł Mirka Oknińskiego właśnie, żeby organizować te gale FC, które dają szansę amatorom walczyć w profesjonalnej oprawie? Dla mnie to bardzo dobry pomysł. Pozwala wystartować wielu młodym ludziom, którzy zaczynają przygodę z tym sportem pięknym. No zawsze mają jakiś punkt zaczepienia, pokazać się gdzieś dla jakichś organizacji większych. Tomasz Makowski, po szybkim zwycięstwie na gali AFC 1. Powiedz, jak się czujesz po walce? Czuję się po prostu bardzo dobrze. Jestem szczęśliwy, że udało mi się wygrać i to w tak szybkim czasie. Chciałbym podziękować mojemu trenerowi Dawidowi Tarasiewiczowi za ciężkie przygotowania. Okej, powiedz, jaki był pierwotnie plan na tą walkę? Pierwotnie plan był taki, żeby właśnie wykorzystywać takie wpadnięcia przeciwnika, nie? I wtedy go stu bić. I weszło kilka ciosów, rozbiłem mu nos, sklinczowałem, obaliłem, zdobyłem doszat i wykończyłem. Chciałbym pozdrowić mojego brata, który zaraz będzie walczył. No i ogólnie rodzinę. Swoją rodzinę. No i w sumie to wszyscy. Okej, ja ci dziękuję za wywiad. Pozdrawiam ciebie. Dzięki. Kamil Makowski, po zwycięstwie na pierwszej gali AFC, powiedz, jak się czujesz po walce? No, jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim udało się wagę zrobić. Jest to koniec ciężkich przygotowań, zwieńczony sukcesem. No, co prawda nie tak spektakularnym jak brat, ale zawsze to sukces. No właśnie, brat dzisiaj też wygrał. Czy było to dla ciebie takim bodźcem, że mówisz, o kurde, brat wygrał, to ja muszę dzisiaj? Tak, bardzo, bardzo to przeżywałem, jego walkę. I bardzo mnie to zmotywowało, jak zobaczyłem, że musi wygrać. Dużo, ta walka w większości toczyła się w parterze. Czy właśnie taki był plan, żeby przenosić walkę na ziemię i tam kontrolować przeciwnika? Tak, bo to jest moja jakby najlepsza płaszczyzna, kontrola, zapasy. Czuję się w tej płaszczyźnie najmocniej. Dziękuję trenerom Dawidowi Tarasiewiczowi i Patrykowi Duńskiemu, no chłopakom z klubu, właśnie dzięki to jest ich sukces, no i sponsorom, firmie Construct za wsparcie finansowe i to wszystko. Okej, ja ci dziękuję bardzo za wywiad i gratuluję zwycięstwa, dzięki. Hubert Szupiluk, po zwycięstwie na pierwszej gali FC, no twoja twarz wskazuje na to, że to nie była łatwa walka. No nie była. Po pierwszym uderzeniu mojego przeciwnika poszedł mi nos. Jest złamany. Ale co? Trzeba pokazać ducha walki. Walczymy do końca. W pierwszej rundzie go obaliłem. Trzymałem go na ziemi. Kontrolowałem. W drugiej podobnie. W trzeciej tak samo. I wygrałem to jednogłośną decyzją. No to ducha walki dzisiaj z całą pewnością pokazałeś. Powiedz, taki był plan, żeby unikać walki w stójce i sprowadzać tą walkę do parteru? Tak, tak. Trener Mirosław tak mi powiedział, żeby nie bić się z nim, ponieważ jest lepszy w stójce, ma lepszy zasięg rąk, jest wyższy, jest po prostu ma lepsze do tego warunki, ale nie miał takich zapasów ani parteru, żeby ze mną móc tam rywalizować w tej płaszczyźnie. No i to plan jest zrealizowany w 100%. No i co, wygraliśmy. Właśnie jeszcze wspomnijmy na chwilę ten cios w pierwszej rundzie. Mocno go odczułeś? Czułem. No to był mocny cios, trochę mnie przymroczyło. Zobaczyłem gwiazdki w oczach. Ale co, nie załamujemy się, jedziemy dalej. Powiedz mi jeszcze, gala AFC, pomysł Mirosława Oknińskiego. Jak ci się podoba ten pomysł, że zawodnicy amatorscy mogą walczyć w profesjonalnej oprawie? No to jest coś bardzo fajnego, walcząc na Almach. Nie czujemy się po prostu tak jak
docenieni po prostu, a tutaj możemy poczuć się ważni w tym, że wychodzimy. Jest, cały wzrok całej publiczności jest skupiony na nas. Po prostu walczymy, jest po prostu ten doping. To po prostu dodaje skrzydła. Chciałem pozdrowić trenera Mirosława za przygotowanie, nasz cały klub Poland Top Team, osoby, które się ze mną przygotowały. No, mogę pozdrowić youngmana Krystiana Brzezińskiego, który wziąłem od niego nutę. Wolne maty zawsze z nim robimy. No, to nawet na tyle. Dobra, to ja Ci dziękuję za wywiad i gratuluję zwycięstwa. Dzięki. Czarek Oleksiejczuk, po zwycięstwie, powiedz, jak Ci się podoba pas AFC? Bardzo fajny. Od razu widziałem na zdjęciach, że jest fajny. Na ważeniu też się świetnie prezentował. No i dzisiaj go mam na ramieniu. Jak się czujesz jako mistrz? No, bardzo dobrze. Myślałem, że będzie ciężej, bo dopiero 15 lat mam. Przeciwnik był trochę starszy, chyba 22. I jakoś się udało wygrać. Łukasz Góral, po zwycięskiej walce na gali AFC 1, powiedz, jak się czujesz po tej walce? Czuję się bardzo dobrze. Chciałbym na początku podziękować przede wszystkim mojemu trenerowi Tomasz Knap, który zawsze jest ze mną, z nami, ze wszystkimi. Zawsze nam pomaga, trenuje nas, zresztą było widać. I jemu przede wszystkim chciałem podziękować. Kolejną osobą jest Sebastian Johnny Poremski, kolega z klubu. Świetnie mnie przygotował do tej walki. Chciałbym złożyć życzenia synowi trenera. Szymon Knap, wszystkiego najlepszego tutaj ode mnie, tak. Dedykuję Ci ten pas, Twoje urodzinki. Chciałbym podziękować szwagrowi, nasz klubowy szwagier, prawnik. Też dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną, którzy trzymali kciuki. Trenerowi Łukaszowi Pyrkowi, trener od Muay Thai. Dziękuję. Bardzo mi się podoba ten pomysł, tak? Zawodnicy mogą się przyzwyczaić do świateł, do tłumów, do wszystkiego, tak? Czasami po prostu wychodzą nieprzygotowani do walk zawodowych z pięci, a tutaj mogą spróbować. To była Twoja pierwsza walka w takiej oprawie? Nie. Walczyłeś już na PLMA, tak? Tak. Okej, no dobra, to powiedz mi, czego Ci mogę życzyć na koniec? Chyba zdrowia. Przede wszystkim zdrowia. Tak, patrzę dzisiaj na Twoją twarz, to zdrowia, zdecydowanie zdrowia Ci życzę. Dzięki. Dziękuję. Zapomniałem podziękować naszemu sponsorowi, Łukaszowi z VP Reklama. Dzięki, Łukasz. Przemek Tokarz, po zwycięskiej walce mistrzowskiej AFC. Powiedz, jakie wrażenia po tej walce? No, nie było łatwo w zasadzie. Zakładałem troszeczkę łatwiejszą przeprawę, ale w zasadzie dobrze, że przeciwnik się grubo jej postawił. Mogłem sobie sprawdzić swoje umiejętności. Łatwo nie było, ale pas zdobyłeś. Powiedz, jak Ci się podoba pas? W sumie nie przyjrzałem się jeszcze. O, całkiem ładny, jeśli chodzi o wizualne względy. Trochę opowiedzieć o swojej amatorskiej przygodzie w MMA. No, trwa już jakieś 2-3 lata. Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski w amatorskiej lidze MMA. W juniorach i w ograniczonej formule w seniorach, jak na razie. No a co będzie dalej, zobaczymy. Kamil Oniszczuk, po zwycięstwie na AFC 1. Powiedz, jak się czujesz po walce? Czuję się dobrze. Walka była dość wymagająca, bo przeciwnik miał nietypowy styl. Narzucał takie ciosy z góry, ciężko, że mało chłopaków mam w klubie, którzy tak biją, ciężko było się do tego przystosować po pierwszej rundzie. Liczyłem na szermierkę, no ale proste, a tu dostałem kilka ciosów. A jaki miałeś pierwotnie plan na tą walkę? Pierwotnie to miał być od razu front kick na twarz. W pierwszej rundzie na samym początku nie udało się, więc próbowałem się bić, zobaczyłem, że w parterze są o wiele lepszy, więc po co przyjmować ciosy. Pierwsza walka na dużej gali, więc postanowiłem to pewnie wygrać w parterze. Jakbyś mógł tam jeszcze opowiedzieć o takim swoim amatorskim tym rekordzie, gdzie walczyłeś wcześniej. Tak w ogóle o sobie, jakbyś mógł opowiedzieć. Mój amatorski rekord to 9-6.
na początku kariery te walki szły w kratkę, tak? Bo jeszcze przyjeżdżałem na zawody MMA, ale w samej stójki praktycznie trenowałem. Aktualnie robię dużo parterów Horda Gold Team z mocnymi chłopakami, brązowymi, purpurowymi pasami. No i wygrywam, jestem od 6 walk bodajże niepokonany w MMA, a mój rekord w grapplingu to 7 zwycięstw i tylko 2 porażki z mocnymi zawodnikami. Jakbyś mógł nam jeszcze powiedzieć o tym, jak ci się podoba pomysł Mirosława Oknińskiego co do Gali AFC, gdzie amatorscy zawodnicy mogą walczyć w profesjonalnej oprawie? Na pewno to fajna opcja, no bo jest tak naprawdę na amatorskiej lidze ma wiele talentów młodych, ale one nie dostają szansy, no bo nieraz nie ma ktoś menadżera, nie ma jakichś znajomości, klub nie robi gal, nie mają się gdzie bić, tutaj dostają możliwość, wysyłają swoje CV sportowe i walczą. No na pewno dla pokazania się jest to dobra opcja. Możemy się ciebie spodziewać jeszcze na kolejnych galach AFC? Na pewno, jeżeli się dowiem, co z tą walką, co z walką o pas, w następnym, kiedy będzie pas rozdany w kategorii 77 i czy to promuje na Mistrzostwa Europy, to na pewno. Czyli teraz twoim celem jest pas i wyjazd na Mistrzostwa Europy, tak? Znaczy, to jest mój taki główny cel, ale już za 2 tygodnie jadę na Puchar Polski w Nodzi w niebieskich pasach i planuję to wygrać, więc kategoria 79,5 niech się strzeże. Okej, to niech się strzeże. Ja ci dziękuję za wywiad i gratuluję świetnego zwycięstwa. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.